Odwaga to silne, intensywne słowo. Z odwagą powinniśmy żyć naszym życiem. Musimy mieć odwagę, aby zawsze mówić to, co myślimy, patrzeć z większą hojnością na ludzi, mówić o tym, co czujemy i uczyć się mówić nie i w razie potrzeby. Odwaga, by nigdy się nie poddawać i zawsze szukać pozytywnej perspektywy, nawet w złych chwilach. Pozytywność jest niezbędna. Oprócz odwagi musimy zachować zawsze pozytywne nastawienie wobec różnych sytuacji. Powinniśmy skupić się na dobrych rzeczach, na ludziach, którzy sprawiają, że czujemy się dobrze, i na wspomnieniach, które przynoszą radość. Ważne jest, abyśmy skupili nasz umysł i serce na wszystkim, co nas buduje, zachęca i rozwesela, na wszystkim, co dodaje wartości naszemu życiu. Powinniśmy ignorować małe rzeczy, które nic nam nie dodają, ponieważ życie jest zbyt krótkie, by przywiązywać się do nieistotnych szczegółów. Jednak mówiąc o szczegółach, nie mam na myśli pięknych i wspaniałych szczegółów, które mamy każdego dnia, jak piękny zachód słońca, spokojny deszcz, piękno gwiazd i księżyca. Jest wiele szczegółów w Bożym stworzeniu, które napełniają nas radością i dają odwagę oraz chęć do życia, do podnoszenia głowy każdego dnia i do dalszego życia przed pięknym i wspaniałym życiem, które Bóg nam oferuje. Powinniśmy przestać przywiązywać się do małych rzeczy, które nas krzywdzą, jak nieprzemyślane słowo kogoś, nagana szefa czy zła postawa, która mogła być przypadkowa. Myśl pozytywnie. Zawsze dawaj innym korzyść z wątpliwości i przebaczaj. To będzie dla ciebie dobre i cię uwolni. Są ludzie, którzy przywiązują się do takich małych rzeczy i cierpią z tego powodu. Nie bądź taki. Przywiąż się do tego, co dobre, co przynosi pokój i spokój. Nawet gdy coś lub ktoś sprawia ci ból, pamiętaj, są rzeczy i ludzie, którzy przychodzą, aby zostać, ale inni pojawiają się tylko po to, aby spowodować tymczasową burzę, a potem odchodzą. Miej cierpliwość, nie trać swojej esencji i postawy. We właściwym czasie Bóg wszystko poukłada, a życie przyniesie konsekwencje każdemu według tego, co zasiał. Niech Bóg da ci odwagę i mądrość, aby radzić sobie ze wszystkim, co ci się przytrafia, niech da ci spokój, aby stawić czoła trudnym sytuacjom i ludziom, i niech Boży pokój króluje w twoim umyśle i sercu. Niech będziesz obficie błogosławiony dzisiaj, jutro i zawsze. Jeśli chcesz, żebym się za ciebie modlił, umieść swoje imię i miasto w komentarzach poniżej wideo. W tej chwili, w imię Jezusa, proszę Boga, aby cię chronił, strzegł, aby Duch Święty był z tobą i zapewnił ci wspaniały dzień, popołudnie i noc. Niech Bóg uwolni cię od wszelkiego zła i spełni pragnienia twojego serca. Proszę, Ojcze, w imię Jezusa, spójrz na serce każdego, kto teraz słucha tej modlitwy i połóż swoją rękę na nas. Uwolnij nas od wszelkiego zła, od wszelkich pułapek złego. Daj nam codzien chleb i przebacz za nas zegrzeć. W imię naszego drogiego i umiłowanego Pana i Zbawiciela, Jezusa. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy nowy dzień to okazja do rozpoczęcia od nowa, do odnowienia naszej wiary i nadziei. Powinniśmy być zawsze otwarci na błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas,
utrzymując nasze serca otwarte, a nasze umysły skupione na tym, co naprawdę ważne. Życie jest cennym darem, a każdy moment należy cenić i przeżywać z wdzięcznością. Staraj się otaczać ludźmi, którzy cię podnoszą, którzy dzielą się tą samą wiarą i wartościami, co ty. Ci ludzie są nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach i stałą motywacją w momentach radości. Nie lekceważ siły przyjacielskiego słowa, szczerego uścisku lub prostego gestu życzliwości. Ponadto dbaj o swoje fizyczne i emocjonalne samopoczucie. Znajdź czas na robienie rzeczy, które lubisz, na relaks i dbanie o swoje zdrowie. Zdrowe ciało i spokojny umysł są kluczowe do stawiania czoła codziennym wyzwaniom z spokojem i pewnością siebie. I pamiętaj, Bóg zawsze jest przy tobie. W chwilach radości dzękuj. W chwilach smutku szukaj pocieszenia w swojej wierze. W chwilach wątpliwości proś o wskazówki. Bóg zna wszystkie twoje potrzeby i zawsze jest gotów ci pomóc. Zaufaj Jego planowi, idź naprzód z odwagą i pozytywnością. Niech twój dzień będzie błogosławiony, pełen pokoju, miłości i spełnienia. Niech Boża łaska będzie z tobą we wszystkich momentach, prowadząc twoje kroki i oświetlając twoją drogę. Jeśli potrzebujesz słowa pocieszenia lub modlitwy, nie wahaj się poprosić. Jesteśmy tutaj, aby wzajemnie się wspierać na drodze życia. Niech Boże błogosławieństwo będzie z tobą dzisiaj i zawsze. W imię Jezusa. Amen.